Rok 2022 ma być początkiem funkcjonowania zespołów rezerwowych każdej z drużyn żużlowej PGE Ekstraligi, które miałyby występować w drugiej lidze. Stąd już dziś pomysły na przykład w Toruniu, by reaktywować zespół pilskiej Polonii, czy też nieoficjalne doniesienie, jakoby częstochowski Eltrox Włókniarz miałby mieć swój drugi zespół w Krakowie. Ja nie za bardzo widzę tego, żeby na przykład rezerwowa drużyna Gorzowa czy rezerwowa drużyna Częstochowy jeździła na torze w Krakowie, czy też w Pile, czy też w Poznaniu, ponieważ to tak naprawdę w mojej opinii te ośrodki nie rozbuduje, tylko może je doprowadzić do zupełnego przyszłości oczywiście upadku. Nie wiem, ja patrzę pod tym kątem, że kibice chcą chodzić na swoją drużynę. Zresztą było to bardzo widoczne, jak Państwo część z Państwa wie, Pan zapewne na pewno tak. Jestem z Poznania, w związku z tym kilka lat temu, jak wszyscy pamiętamy, Wrocław jeździł w Poznaniu. No, z moich rozmów z kibicami, a znam ich tam mnóstwo, nie czuli tak naprawdę do końca związku z tą drużyną. Na chwilę obecną rozpoczęliśmy rozgrywki, wiemy jaka jest sytuacja też z COVID-em. Zaplanowaliśmy sobie spotkanie na przełomie maja i czerwca wspólnie ze Ekstraligą Żużlową, żeby porozmawiać na temat tej wizji, tych zasad. Jest to na razie jeden z pomysłów, tak, poprowadzenia drugiej ligi. Wiemy, że tych drużyn brakuje, z drugiej strony mamy coraz więcej drużyn zagranicznych, a też uważam, nie tylko ja uważam, że musimy jako ten najmocniejszy kraj dbać o rozgrywki, o to, żeby ten żużel był gdzieś indziej, bo oczywiście super, że mamy Ekstraligę, najlepszych zawodników itp., ale też nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, że za kilka lat nie będziemy mieli się z kim ścigać. W związku z tym uważam, że właściwe jest to rozwiązanie, że część klubów zagranicznych może startować w naszej lidze. Dzięki temu śmiało można powiedzieć, że dzisiaj istnieje żużel na Łotwie. Podejrzewam, że w innym przypadku już by takiego ośrodka jak Dauga Pilis nie było. Tak samo być może są różnego rodzaju głosy, zapytania do mnie również, że kolejne drużyny zagraniczne chciałyby przystąpić do polskich rozgrywek, ale to jest tak naprawdę melodia przyszłości. Co do konkretów dotyczących drugiej ligi, myślę, że więcej szczegółów będzie w czerwcu.